muszę się jakoś usadowić, bo trochę będzie trwał ten film. Hej, witam Was w najnowszym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o książkach jesieni. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale muszę zrobić wstęp. Mam nadzieję, że nie będzie przydługi. Chodzi o to, że gdy tylko zaczęłam zajęcia w październiku, odrzuciłam wszystkie lektury dla przyjemności w kąt i po prostu studia mnie pochłonęły. Zaczęłam czytać tylko to, co musiałam, a jest tego naprawdę bardzo dużo. Więc w dzisiejszym zestawieniu książek jesieni jest tylko jedna, którą przeczytałam sama, tak dla przyjemności. Reszta to są lektury z zajęć i są o tyle ciekawe, że pomyślałam, że po prostu o nich tutaj opowiem. Nie wiem, może to się komuś wyda interesujące, może nie. W ogóle dlaczego o tym mówię? Bo sama sobie wkręciłam na początku jesieni, że ja w ogóle nie czytam. Założyłam sobie przecież na początku roku, że przeczytam 20 książek w 2020 roku i to i tak jest przecież niewiele, a ja nawet do tej liczby nie mogę dobić. I zdałam sobie sprawę, że to przecież nie jest prawda, bo przecież ja bardzo dużo czytam. Tyle, że moje studia polegają na tym, studiuję polonistykę, że muszę czytać, więc potem po prostu siłą rzeczy mam mniej czasu na lektury, które sama bym wybrała. No i też mój odpoczynek wygląda trochę inaczej, bo czytanie jednak kojarzy mi się ze studiami. Więc trochę teraz się tłumaczę przed Wami, a może trochę przed sobą, bo poukładałam to sobie w głowie i myślę, że to, że czytam coś teoretycznie na studia, to nie znaczy, że w ogóle nie czytam. Bo można powiedzieć, że cały czas coś czytam. Tak jak prezydent cały czas się uczy, ja cały czas coś czytam. Może właśnie zacznijmy od tej lektury, która była dla przyjemności. Pech chciał, a może nie pech, że jest to lektura, która jest dosyć związana z tym, co studiuję. To jest to Dobra zmiana profesor Katarzyny Kłosińskiej i Michała Rusinka. No i jest ona o języku, więc jakby nie odbiega to tematycznie od moich studiów, ale sięgnęłam po nią na początku jesieni, chyba we wrześniu. Jest to taki słownik, którą właśnie profesor Kłosińska i Rusinek stworzyli, badając język partii rządzącej. Jest to po prostu analiza języka obozu rządzącego. Nie pamiętam, ile tu jest haseł, ale naprawdę bardzo dużo. Jest tutaj też mnóstwo przypisów, więc to nie jest, nie są wymyślone rzeczy, to rzeczywiście ktoś kiedyś powiedział, a nawet kilkukrotnie. Są tutaj hasła typowo związane z obozem rządzącym, takie jak wina Tuska, totalna opozycja, taśmy prawdy, mordy zdradzieckie, demon postępu czy bijące serce Europy, ale też są takie, można powiedzieć, neutralne znaczeniowo słowa, takie jak rodzina, życie, Bruksela czy prawda. I o tyle to jest ciekawe, że właśnie bardzo dobrze to widać na podstawie tych neutralnych słów, jak partia rządząca manipuluje językiem, jak manipuluje znaczeniami. Badaczka i badacz bardzo skupiają się na rozbrajaniu tych haseł i pokazywaniu takich ogólnych mechanizmów, jakimi posługuje się właśnie partia, czyli jak ważna jest tutaj rytualizacja tego języka, jak są przestawiane znaczenia, jak te neutralne słowa są zagarniane przez tę partię, czyli właśnie tak jak ta rodzina czy patriota, jak PiS w swojej nowomowie wykorzystuje albo kreuje figurę obcego. No i te wszystkie mechanizmy mają właśnie służyć polaryzacji społeczeństwa i kreowaniu rzeczywistości, która jest po prostu czarno-biała. Bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie zrozumieć, jak ten język działa i jak już bardzo stał się taki normalny i przyjmowany bez refleksji, bo naprawdę niektóre hasła były dla mnie dużym zaskoczeniem, że tak mogły być zagarnięte i zmanipulowane. Teraz już zaczynają się książki z zajęć i to jest jedyna, którą mam w papierze. Inne czytałam na komputerze, czego nie cierpię. Chciałabym sobie kupić tablet, ale no nie wiem. W każdym razie jest to książka Charlotte Bronte, Dziwne losy Jane Eyre. Mam bardzo ładne wydanie. Wszyscy mi go zazdroszczą. No super jest. I ma takie fajne, cienkie kartki. Bardzo lubię takie kartki. Bo ta powieść ma ponad 500 stron. Jest to powieść XIX-wieczna, napisana przez jedną z sióstr Bronte. Opowiada, tak jak tytuł mówi, o życiu Jane Eyre. Poznajemy ją w dzieciństwie, kiedy to jako sierota trafia do domu ciotki, której nienawidzi z wzajemnością. W końcu ciotka wysyła Jane do szkoły z internatem i choć panują tam naprawdę straszne warunki, to Jane czuje ulgę, że może się w końcu wynieść od ciotki. Po kilku latach nauki sama zostaje nauczycielką i uczy w tej szkole, ale w pewnym momencie potrzebuje zmiany i wysyła do gazety, chyba do gazety, ogłoszenie, że szuka pracy. W końcu znajduje pracę w Thornfield i zostaje nauczycielką małej Adelki, podopiecznej pana Edwarda Fairfaxa. Czyli zamieszkuje w tym Thornfield i można się spodziewać, że jest to moment, kiedy zaczyna się historia miłosna tych dwóch osób. Nie będę nic więcej zdradzać, naprawdę, bo jest tutaj dużo zwrotów akcji też, ale też takich niespodzianek i no zepsułabym wam całą frajdę z czytania. Dobrze jest spojrzeć na tę powieść z perspektywy feministycznej. To, jak Jane się zmienia, jak dojrzewa, kiedy zaczyna podejmować decyzje, jakie to są decyzje, jak się w ogóle kończy ta powieść, to tak, to właśnie taka perspektywa bardzo mnie tutaj fascynowała. Na początku, może nawet nie na początku, ale przez całą tę powieść Edward Fairfax bardzo mnie irytuje. To nie był mój ulubiony bohater. Jane w pewnym momencie też nie była moją ulubioną bohaterką, ale koniec końców odzyskałam do niej sympatię. Także tak, wydaje mi się, że to jest idealna powieść na takie długie, ciemne wieczory, właśnie na jesień. Super mi się to czytało, ten klimat Thornfield. Fajna powieść na jesień, no i też klasyka literatury. I tutaj bardzo płynnie przechodzę do książki Szerokie Morze Sargassowe Jean Rhys, ponieważ bardziej płynnie niż może wam się wydawać, ponieważ jest to książka, tak jakby prequel tej książki. Ta napisana jest została napisana w 1847 roku, czyli XIX wiek. Szerokie Morze Sargassowe to powieść z lat 60. XX wieku. I też nie chciałabym zbyt wiele zdradzać z fabuły, bo wydaje mi się, że cały myk polega na tym, że najpierw czytamy to, dowiadujemy się niektórych rzeczy, potem przychodzimy do Szerokiego Morza Sargassowego i to rzuca zupełnie nowe światło na powieść Bronte. Ogólnie Szerokie Morze Sargassowe jest napisane z perspektywy postaci marginalizowanej właśnie w dziwnych losach Jane Eyre. Postaci, która nie została dopuszczona do głosu, a była dosyć kluczową, jak się potem okazało. Właśnie tę perspektywę warto mieć w pamięci i to się dobrze też łączy z tą perspektywą feministyczną, o której mówiłam przy okazji Dziwnych losów Jane Eyre, bo po przeczytaniu Szerokiego Morza Sargassowego pojawiło się w mojej głowie kilka pytań, że okej, to jest powieść opisywana jako protofeministyczna i rzeczywiście to widać, jednak dla kogo jest ten feminizm, komu ułatwia życie, kto jest postacią, która zyskuje, a kto traci i kto musi zostać poświęcony. Bardzo polecam właśnie czytanie tych dwóch powieści razem i fajnie je właśnie ze sobą zestawić. U Jean Rhys znajdziemy bardzo dużo wątków, można patrzeć na tę powieść z perspektywy postkolonialnej, czy feministycznej, jest też wątek zdrowia psychicznego, więc naprawdę różnorodność wątków. Obie książki bardzo mi się podobały. Mają różne style. Ten styl Jean Rhys jest fajnym takim lirycznym oddechem od tej takiej surowej powieści Charlotte, więc obie naprawdę bardzo polecam. Z następną książką mam największy problem, a jest to Hańba Johna Maxwella Coetzee, czy Coetzeego. Różnie można to wymawiać. Właśnie sprawdziłam na YouTubie, jak się poprawnie to nazwisko wymawia. Hańba to historia Davida Luriego, południowoafrykańskiego wykładowcy, faceta w średnim wieku, potomka białych w RPA. Czyli już tutaj zapala się lampka jakiegoś przywileju. I właśnie mam z tą historią problem, bo ten facet kompletnie swojego przywileju nie widzi. I rozumiem, że taki miał być zamysł, ale było to dla mnie tak frustrujące czytanie, że nie wiem, czy to polecam. Jest to historia wykładowcy, faceta w średnim wieku, gościa, który kompletnie swojego przywileju nie widzi, a na każdym kroku go wykorzystuje, czyli wykorzystuje przywilej męskości, przywilej wykładowcy, czyli pozycji na uczelni, na przykład wobec studentek. Ważny jest też czas akcji w tej powieści, bo są to czasy, chwile po upadku apartheidu, a jednak sytuacja społeczno-polityczna nie jest tak spokojna, jak mogłoby się wydawać. To jest dobry moment chyba, żeby powiedzieć, że występują tutaj wątki gwałtu, przemocy seksualnej, mniej lub bardziej wyrafinowanej, jeśli w ogóle można tak to nazwać. A wiem, że są osoby, które nie lubią na takie tematy czytać i totalnie to rozumiem. Co prawda nic nie jest tutaj opisane wprost, ale mówię, bo wydaje mi się to ważne. Czyli z jednej strony mamy uprzywilejowanego faceta, Davida, który sięga po co chce, a jednocześnie jest, wydaje mi się, nieszczęśliwy, trochę zagubiony w świecie. Narracja jest prowadzona z jego perspektywy i było to tym bardziej frustrujące, bo nie dość, że sam bohater mnie bardzo irytował, to jeszcze ta narracja jakby potęgowała to takie uczucie, że wypadałoby z nim jakoś empatyzować, wypadałoby mu współczuć, wypadałoby go zrozumieć, no bo mamy dostęp do jego myśli, emocji nieprzetworzonych przez filtr innej osoby. I ja nadal tego nie potrafiłam zrobić. Nadal go nie rozumiałam, nadal czułam do niego bardzo duże obrzydzenie. Najciekawszym wątkiem w tej książce był dla mnie wątek jego córki Lucy, która prowadzi farmę na wsi, bo prowadzi gospodarstwo. Dla Davida jest to kompletnie niezrozumiałe. I Lucy jest postacią, której wybory mogą wydawać się nierozsądne, ale jednak je przyjmujemy, bo ufamy, że robi tak, by było jej dobrze, że podejmuje decyzje zgodne ze sobą. I naprawdę miałam czasami mętlik w głowie, czytając to, jak ona postępuje. Jednak zawsze czułam taki spokój i zgodę na to, że okej, to jest twoje życie, to są twoje decyzje, twoje wybory, masz do nich pełne prawo. Kompletnie nie czułam tego wobec Davida. Jestem bardzo ciekawa, jeżeli ktoś czytał właśnie tę książkę, waszych opinii na ten temat. Czy wam się podobała, czy może ja czegoś nie dostrzegłam. Daję sobie pełne prawo do tak krytycznej opinii, bo naprawdę, choć język jest dosyć prosty i szybko się to czyta, to lektura jest bardzo frustrująca i kilka razy zamykałam komputer i no po prostu nie mogłam czytać tego gościa, nie mogłam. Ostatnią książką z mojego jesiennego zestawienia będzie krótki zbiór krótkich tekstów Margaret Atwood, czyli wspaniała kanadyjska chyba pisarka. Można powiedzieć, że w tym krótkim zbiorze Margaret Atwood daje głos postaciom marginalizowanym. Czyli podobna sprawa jak w przypadku Szerokiego Morza Sargassowego, tylko że Atwood nie skupia się na jednej powieści czy na jednej postaci, tak jak właśnie było to w przypadku powieści Jean Rhys, tylko w tych krótkich, bardzo różnorodnych tekstach, które są takie ironiczne, z puentą, naprawdę takie bardzo w punkt, daje głos postaciom, które wcześniej były uciszane. I tak na przykład mamy historię Gertrudy, matki Hamleta, która w końcu dochodzi do głosu i przedstawia wydarzenia ze swojej perspektywy. Bardzo mi się ten tekst podobał. Atwood też przekazuje mikrofon wrednym siostrom z bajek czy macosze. Są też głupie ślicznotki, ale też do głosu dochodzi ciało. I kobiece, i męskie. I naprawdę te teksty są świetne. Nie sposób tutaj opisać wszystkich, bo ten film trwałby naprawdę długo. Jednym tekstem, który naprawdę zapadł mi w pamięć, jest tekst o małej kurce. Chyba Mała czerwona kurka. W każdym razie, no tak mi zapadł w pamięć, a nie pamiętam tytułu. To nie jest najważniejsze. Chodzi o to, że ten tekst jest na podstawie bajki właśnie o kurce, która znajduje ziarnko i prosi swoich przyjaciół o pomoc, że hej, może zasadzimy to ziarenko, potem będziemy to plewić, a może potem będzie z tego chleb. Oczywiście nikt nie chce jej pomóc, a ona robi to wszystko sama, potem nie chce się podzielić tym owocem swojej pracy, czyli chlebem. I kurka u Atwood mówi zupełnie coś innego, mówi: hola hola, myślicie, że naprawdę byłabym zdolna do tego, żeby nie podzielić się chlebem? Nie mogłabym tego zrobić, bo gender mi na to nie pozwala. Wprawdzie nie jestem kogutem. No i właśnie kurka mówi, że jak już, to podzieliłaby się oczywiście ze wszystkimi. Pewnie oddałaby swój ostatni kawałek, a na koniec jeszcze wszystkich przeprosiła. To może brzmi infantylnie, że to jest wszystko na podstawie bajki o kurce, ale wydźwięk jest tak gorzki, jak ja to czytałam, to prawie się popłakałam. Naprawdę gorzka metafora, a wydawałoby się, że to przecież tylko tekst o kurce, że co on może nam zaoferować. Naprawdę polecam Wam ten zbiór tekstów, bo dają do myślenia. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Nie obiecuję, że będę pojawiać się częściej, bo naprawdę nie mam czasu. Jestem zawalona robotą. Studiowanie zdalne mnie przytłacza, więc nie jest łatwo, ale jeżeli tylko znajdę czas, postaram się nagrywać. Jestem super ciekawa, co Wy przeczytałyście w ostatnich miesiącach. Podzielcie się swoimi jesiennymi propozycjami. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.